Włosek kota. I zgubiłam się. Cześć, jeszcze przed końcem stycznia są ulubieńcy stycznia. Musiałam trochę przyspieszyć ten film, bo na przyszły tydzień mam inne, mam nadzieję, ciekawe plany. I tak jakoś wyszło. Dziwnie. Na początek zapraszam na Instagram. Stwierdziłam, że trochę go zmodyfikuję. Będę dodawać zdjęcia z cytatami, które mam nadzieję będą ciekawić i budować świadomość o szeroko pojętej branży kosmetycznej. Też chcę, żeby w tą stronę ewoluował YouTube, ale wracając do gwiazd dzisiejszego dnia, to tak. Część z tych kosmetyków zaczęłam testować już w grudniu, jak nie wszystkie tak naprawdę. No i potrzebowałam trochę czasu na to, żeby wyrobić sobie na ich temat zdanie, bo jakbym, wiecie, wrzuciła w podsumowanie roczne po trzech użyciach, to by się mijało z celem. Więc poczekały na swój moment do stycznia i będzie to sama pielęgnacja. Wśród kosmetycznych z ostatniego filmu też mam kilku faworytów, ale właśnie po tych dwóch, trzech użyciach nie chciałam ich wrzucać jeszcze w dzisiejszy film, mimo że już naprawdę bardzo, bardzo zaczęły mi się podobać. Na przykład podkład Eveline, który mam dzisiaj na sobie, ale jeszcze nie zapeszam, jeszcze trochę chcę go przetestować. No i takie mamy też czasy, że zamiast robić tapety, to smaruję się eliksirami na wszystko. Mam nadzieję, że przygotowałam takie ciekawe kosmetyki i takie bardziej popularne, które po prostu okazały się wow i takie, o których usłyszycie pierwszy raz w dzisiejszym filmie. Mam taką nadzieję, że Was zaskoczę w ten sposób. No i też chciałabym wiedzieć, jacy są Wasi ulubieńcy stycznia. Dajcie mi o tym znać w komentarzu, a może jakieś odkrycie albo powrót do przeszłości, do jakiegoś kosmetyku, o którym zapomnieliście i przypomnieliście sobie, jak bardzo go lubiliście. Więc hej ho, let's go! Pierwszy produkt to coś dla fanów kosmetyków naturalnych i przy okazji polskiej marki, czyli peeling 2 w 1 na piękną cerę, tak się nazywa, marki Uzdrowisko. To jest produkt, który zaciekawił mnie już jak zaczęłam czytać opis na opakowaniu, bo zalecenie do jego stosowania brzmi jak zalecenie do stosowania peelingu enzymatycznego i drobnoziarnistego, stąd pewnie nazwa 2 w 1. I potem jak sobie weszłam na stronę producenta poczytać, to tam faktycznie jest napisane, że jest to peeling podwójnie aktywny. Co mnie bardzo ucieszyło i wywołało w mojej głowie taki efekt wow, bo zawsze lubiłam peelingi enzymatyczne za to, że równomiernie, ładnie złuszczały naskórek na całej twarzy, ale miałam wrażenie, że są troszeczkę za słabe. I peelingi drobnoziarniste za to, że można wykonać taki odprężający masaż, ale znowu też miałam wrażenie, że to jest niezbyt dokładne, to takie peelingowanie peelingiem drobnoziarnistym. No i tutaj proszę, odpowiedź na moje jakieś podświadome prośby, czyli 2 w 1. I za pierwszym razem jak go użyłam, to użyłam go wedle zaleceń producenta, potem to trochę zmodyfikowałam, ale zaraz Wam powiem. Czyli nałożyłam na całą buzię, wykonując delikatny masaż kolistymi ruchami. On pod palcami jest taki bardzo delikatny, bo zawiera drobno zmielony orzech i migdał, więc jest zdecydowanie delikatniejszy niż klasyczne peelingi drobnoziarniste. No i po tym masażu zostawiłam go na 7 do 10 minut, znając mnie to było to 10 minut, ale nawet 12. Chociaż może nie, chyba się pilnowałam wtedy z zegarkiem, żeby to było max 10 minut. No i po jego zmyciu skóra była taka idealnie, wiecie, wygładzona, taka dokładnie spilingowana, taka jak pupcia niemowlęcia. I okazało się, że ten produkt jest naprawdę silny i bardzo ładnie złuszczył mi naskórek bez pozostawienia jakichkolwiek podrażnień. Potem jego stosowanie trochę zmodyfikowałam. I najpierw nakładam go na te 7 do 10 minut, a potem dopiero wykonuję dokładny masaż twarzy, bo mam wrażenie, że najpierw, wiecie, rozpuszcza się ten naskórek, te enzymy sobie działają na twarzy, a potem ten masaż jeszcze usuwa to, co przez same enzymy nie zostało usunięte i efekt jest jeszcze silniejszy i dalej bez podrażnień. Także naprawdę serdecznie Wam polecam ten produkt. Jest bardzo fajnym polskim produktem. No i cena jest, myślę, taka optymalna, ani nie za mała, ani nie za duża. Drugi produkt to tak właściwie marka.
Marka, która staje się coraz bardziej popularna, serum z tej marki staje się coraz bardziej popularne i zachwalają te produkty wszyscy. No i ja też zaczęłam ich używać. Mówię tutaj o marce Basic Lab i używam 4 ich produktów. Szczególnie 3 sobie upodobałam i zanim zacznę omawiać każdy z tych produktów po kolei, to może zacznę od początku. Taki. To byłby dobry pomysł, to jest dobry pomysł, mam nadzieję. I na sam początek napisałam do marki Basic Lab, bo często na swoich social mediach informują, że ich serum doskonale się ze sobą łączą, bla bla bla, i dużo też fajnych porad dają na swoich social mediach, także warto jest do nich zajrzeć, co, jakie ma działanie i co z czym łączyć. Więc poprosiłam, żeby mi doradzili, jak stosować te produkty, żeby ich połączenie było jak najlepsze dla mojej cery. No i ogólnie dowiedziałam się, że niemal wszystkie składniki można ze sobą łączyć, za wyjątkiem 2, które posiadam. Czyli z wyjątkiem niacynamidu i serum z witaminą C. Ale zacznę od serum pod oczy, może tak po kolei, bo ono w ogóle w mojej pielęgnacji stosuję rano, wieczorem i idzie jako pierwsze. Czyli serum peptydowe pod oczy z 10% argeliną i kofeiną. Argelina to jest w ogóle składnik zwany bezpiecznym botoksem. Od jakiegoś czasu można powiedzieć, że czułam, że ta skóra moja pod oczami jest taka, wiecie, wysuszona, że moja mimiczność twarzy i to, że często marszczę oczy, też wpływa na to, że gdzieś te zmarszczki mimiczne bardziej widać i czułam się po prostu tak staro. I odkąd używam tego produktu, zauważyłam, że ta skóra jest gładsza, taka, wiecie, taka bardziej napięta, bardziej elastyczna jak pod oczami. I już przestałam mieć takie odczucia jakby związane z moją twarzą. Serum bardzo szybko się wchłania, bardzo dobrze się rozprowadza i nadaje się też pod makijaż. Oczywiście zawsze nakładam na nie krem. Po miesiącu stosowania jestem zachwycona. Po 7 miesiącach po prostu będę miała chyba cerę niemowlaka. Wracając jednak do tego, co mi najpierw napisała marka Basic Lab, no to witaminy C z niacynamidem nie wolno łączyć, więc tak. Serum na niedoskonałości to jest z niacynamidem o stężeniu 10%, czyli to takie mocniejsze, bo mają jeszcze delikatniejszą wersję tego serum. Stosuję na noc. To ma być serum według producenta doskonałe do cer problematycznych, trądzikowych i właśnie taką cerę posiadam, więc to było serum, na które się najbardziej nakręciłam ze wszystkich, bo wszyscy opowiadają, jakie to robi cuda z twarzą to serum. No to się podekscytowałam, prawda? I tak, odkąd je stosuję, zauważyłam zdecydowanie mniejszą ilość zaskórników. Zaskórników zamkniętych prawie w ogóle nie mam. Zaskórniki otwarte, jak się gdzieś pojawiają, to i tak w mniejszej ilości niż pojawiały się wcześniej. Skóra ogólnie ma bardziej wyrównaną strukturę i nawet teraz, jak znajduję się w tej gorszej fazie cyklu, bo mój trądzik jest taki stresowo-hormonalny, to mam mniejszy wysyp niż miałam jeszcze w ubiegłym miesiącu. Także z tego serum jestem zadowolona i odkąd stosuję, też zauważyłam, że to moje sebum, bo mam cerę mieszaną, więc strefa T jest przetłuszczająca się, jest bardziej wyregulowane i w sumie za bardzo mi się to czoło nie przetłuszcza, więc zaczyna mi się robić cera o niemal jednolitej strukturze, to nie pasuje, ale takim wiecie, jednolitym napięciu i nawilżeniu, bez nadmiernego wydzielania się ułoju w strefie T. Więc jestem bardzo zadowolona z tego serum i czekam jeszcze na dalsze efekty. Wszystkich używam od miesiąca i teraz tak, na dzień, zwracając uwagę na to, że tych składników nie wolno ze sobą łączyć, używam serum z witaminą C. Witamina C, no to witamina młodości. Tak się potocznie na nią mówi. Ona tu jest o 15% stężeniu, plus do tego jest kwas ferulonowy i hialuronowy. Więc jakby nie mamy tutaj samej czystej witaminy C. Ja co prawda witaminę C Wam ostatnio w ampułkach polecałam i tamten produkt kocham. To jest hit mojego życia i stosuję go raz w miesiącu, raz w tygodniu, na noc, już bez żadnych innych dodatków, regularnie.
Ale to serum też zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, ponieważ ma jeszcze dodatkowe składniki, które nawilżają i tak rozświetlają cerę, nie tylko wyrównują jej koloryt, bo głównie dlatego zaczęłam używać witaminy C, bo wiecie, widziałam jakieś swoje takie zaczerwienienia, jakieś potrądzikowe przebarwienia na skórze i dlatego zaczęłam kurację serum z witaminą C i faktycznie ta skóra jest taka świeższa, taka bardziej jednolita, mniej mam tych przebarwień, mniej widać mi jakieś zmiany potrądzikowe, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona. I ostatnie serum, jakie mi się podoba, które jest, to znaczy podoba mi się, jest moim ulubionym serum z tych wszystkich, jakie wymieniłam. Okazało się, że zakochałam się najbardziej nie w tym niacynamidzie, tylko serum nawilżenie i wypełnienie. Ono ma tutaj 10% treholazę i to jest coś, czego mojej skórze bardzo brakowało. Czyli takiego nawilżenia, regeneracji. To serum też odbudowuje warstwę lipidową skóry, bo mimo, że cera mieszana, cera trądzikowa z tendencją do wyprysków, no to nie mogę jej cały czas wysuszać. I to serum jest po prostu jak jakieś lekarstwo dla mojej cery, żeby ona nie była przesuszona, tylko była taka właśnie dobrze nawilżona, odbudowana, przy czym nie jest za ciężkie, broń Boże, mnie nie zapycha. I coś jeszcze miałam powiedzieć i po prostu zjadłam to, co miałam powiedzieć, ale ja już tak mam z wątkami czasem. I bardzo jest lekkie, szybko się wchłania, rozprowadza. Czasem mam wrażenie, że zostawia taką delikatnie lepką warstwę na skórze. Ale w makijażu, jak na przykład nakładacie na nie krem i nakładacie makijaż, to w ogóle to nie przeszkadza, a wręcz mam wrażenie, że makijaż się lepiej do tego serum przykleja przez tą jakby jego strukturę. No i się nagadałam. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam, niczego nie pominęłam. Jakbyście jeszcze mieli jakieś dodatkowe pytania, to wiecie, walcie w komentarzu. To, co jeszcze muszę powiedzieć na sam koniec, to cena, która nie jest mała, ale te produkty są jej warte, bo w parze z tą ceną idzie świetna jakość, a nie tylko opakowanie. I powiem Wam też przy okazji, że mam chętkę na następne serum. Ale jak będę stosować 5 serum na raz, to będzie już chyba przegięcie, co? Co prawda mam jeszcze jeden produkt od poprzedniej marki, ale przerwa. Mam dość wymawiania tych trudnych nazw składników, które łamią mi język. Przerwa dla toniku do twarzy. Tonik to jest coś, co z reguły nie wywołuje u mnie żadnych emocji. Albo emocje pod tytułem, okej, niech będzie. Albo te, które są najpopularniejsze na YouTube, w ogóle mi się nie sprawdziły. I właśnie tym razem jestem bardzo zaskoczona, może przez to, że jest to taka naturalna, ziołowa esencja, czyli regulująca esencja z ekstraktem z wierzby białej, tonik do cery tłustej i mieszanej marki Polny Warkocz. Poza tym, że zawiera tą esencję, zawiera też kilka innych składników oraz hydrolat z oczarów wirgilijskiego. Jak do tej pory z takich hydrolatów najlepiej sprawdził mi się hydrolat z kwiatów gorzkiej pomarańczy, który uwielbiam do tej pory i też mam w łazience tylko z marki Soraya i jest również bardzo, bardzo fajny i też go używam na zmianę z tym produktem. Ale to, co mnie zachwyciło w tym produkcie, że on ma właściwości takie matująco-ściągające, jakby regulujące wydzielanie sebum, przy czym nie przesusza mi skóry. A większość tego typu toników ściągających bardzo wysuszała mi skórę, nie wspominając już o tych cudownych tonikach z kwasami, które miały robić Bóg wie co i robiły mi po prostu masakrę z twarzą, tak w dużym skrócie. Tak, ten tonik jest naprawdę super. Jak na tak mocny produkt, taki wiecie, matująco-ściągający, to jest bardzo delikatny zarazem i bardzo taki łagodzący skórę, bo też ekstrakt z wierzby białej ma takie działanie łagodzące na twarzy. Ogólnie naprawdę świetny
produkt. Już mi zostało pół opakowania. Trzeba będzie kupić następne. Świetny produkt, polecam Wam bardzo. I jego cena w internecie, jak sprawdzałam, waha się tak około 17-20 zł. Także myślę, że jak najbardziej spoko. Teraz będzie wrażliwy temat, bo będę mówić o smrodzie spod pachy, więc jeżeli Cię to rusza, to przejdź do następnego ulubieńca, a ja wrócę do marki Basic Lab, bo o antyperspirancie będę mówić. Ogólnie nienawidzę antyperspirantów. Mam wrażliwą skórę pod pachami, dość intensywny, naturalny zapach skóry, bo też naturalnie jestem brunetką. No i większość produktów mnie podrażnia, uczula, piecze nawet czasem. Po antyperspirantach w aerozolu się duszę, już nie wspominając o tym, że większość tych produktów w ogóle po prostu nie działa i po kilku godzinach mam wrażenie, że po prostu śmierdzę. No i jak zobaczyłam, że marka Basic Lab ma antyperspirant, to co prawda słyną z serum, ale zapragnęłam go bardzo przetestować i surprise! Przede wszystkim dlatego, że wcześniej nie lubiłam antyperspirantów w kulce, w tak zwanej kulce, bo nie lubiłam takiego uczucia mokrości pod pachą, takie och. No ale zaskoczył mnie ten antyperspirant, bo tak, jest to dermokosmetyk, który nie zawiera talku. Bardzo szybko się wchłania w skórę i uwaga, nie poce się po nim w ogóle. I nawet jakbym się nie myła 2 dni, hipotetycznie oczywiście, to nie pachnę. Po prostu nie mam pytań. Powiem tylko tyle. Normalnie uwielbiam ten produkt. I tak, tutaj na opakowaniu jest napisane specjalistyczny antyperspirant 48 godzin zapewniający ochronę przed nadmiernym poceniem. Dzięki składnikom antyperspiracyjnym skutecznie hamuje wydzielanie potu. Składniki antybakteryjne chronią przed powstawaniem przykrego zapachu. Wysokiej jakości formuła zapewnia uczucie świeżości oraz komfortu. Antyperspirant należy stosować na czyste, suche pachy. Zgadzam się w 100%, włącznie z tym, że na czyste, suche pachy najlepiej go stosować. Ogólnie jestem zachwycona tym produktem i dzięki temu, że szybko się wchłania, to nie czuję zbyt długo tego uczucia, którego nie lubię. Czyli tej takiej mokrości, bo naprawdę bardzo szybko się wchłania i też bardzo szybko paruje ta pozostałość, która się nie wchłonęła i naprawdę blokuje pocenie się i blokuje śmierdzenie. Więc jestem jak najbardziej na tak. Jedyne, co mi się nie do końca podoba, to jego cena, bo przyzwyczaiłam się, że antyperspiranty to kosztują tak, wiecie, 10-15 zł. No, nie wszystkie. Jednak za jakość trzeba zapłacić trochę więcej. Jestem zacofana w testowaniu kosmetyków, ale chyba taki już mój urok. Wiecie, kanał się będzie rozwijał, będzie więcej hajsów z YouTube'a, to będę więcej hajsów na testowanie kosmetyków wydawać. Proste, nieskomplikowane. Także udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie i będzie po prostu cudownie. Będę testować dla Was po prostu wszystko. No dobra, może nie wszystko. Ale wracając do mojego zacofania, to był pewien produkt, jest pewien produkt, który był hitem swego czasu i w końcu go mam. Dostałam go w prezencie od mojej przyjaciółki pod choinkę i jest to maska Glam Glow Super Mood. Tak, wiem, już to było jakiś czas temu. Ale chyba ten rok jest takim rokiem moich odkryć pod względem hitów jakby z poprzednich lat. Ten i poprzedni rok jest takim właśnie latami moich odkryć. I to jest maska, na której temat zdania są podzielone. Ja będę kolejną dobrą opinią. Według producenta to ma być maska taka oczyszczająca, redukująca jakieś tam zmiany skórne, zwężająca pory, wysuszająca drobne wypryski. Z tym zwężaniem porów, no to wiecie jak to jest. Zawsze jak czytam, że coś zwęża pory, to już wiem, że na pewno nie będzie wyglądało to tak jak w mojej wyobraźni, pięknie, cudownie i wspaniale i będę miała buzię jak pupcia niemowlaka bez porów skóry, nie jak z plastiku. Więc delikatne jakby działanie zwężające porów zawsze widać, ale no nie takie jak w mojej wyobraźni. Najlepiej pory zwężają zabiegi z kwasów u kosmetyczki. Serdecznie polecam. Wracając jednak do maski, to jak ją pierwszy raz nałożyłam, bo za pierwszym razem odczułam to najmocniej, teraz już się do niej przyzwyczaiłam, to czuć takie uczucie
mrowienia na twarzy i delikatnego podrażnienia oczu od jakby oparów tej maski. Tylko raz w życiu czułam coś takiego w oczach, szczególnie jak pokrojeniu cebuli, tylko nie aż tak bardzo, jak używałam maski alginatowej z cynkiem, więc wlepiłam głowę w skład w poszukiwaniu cynku. Cynku nie znalazłam, ale znalazłam eukaliptus. Eukaliptus też może mieć takie działanie. I ogólnie skład tej maski, między innymi to jest 6 kwasów, bo to jest maska z kwasami, między innymi kwas glikolowy i też takie składniki jak węgiel czy glinka kaolin, która też ma największe stężenie z tych składników, które wymieniłam. Więc maska działa oczyszczająco, matująco działa, jest skóra bardzo ładnie zmatowiona. Jak ją nakładałam na noc, przed jakby wieczorną pielęgnacją, to miałam wrażenie, że to wszystko, co gdzieś tu było na buzi, mnie tak wkurzało, jest takie podsuszone, co jest cudownym uczuciem i myślę, że każda osoba, która ma skórę problematyczną, doskonale mnie teraz zrozumie. I jakby nawiązując do tematu glinek, to pamiętajcie o tym, żeby glinki nie pozostawiać do całkowitego wyschnięcia na twarzy, czyli tej maski też nie wolno, bo ona zawiera glinki. Nie powinno się tego robić, bo wtedy maska nadmiernie przesusza skórę. Glinki mają wręcz takie działanie wypijające wodę ze skóry. I można sobie trochę zrobić krzywdę, już nie wspominając o tym, jak fatalnie się je zmywa z twarzy, jak całkowicie zaschną. Więc ja mam taki patent, że najczęściej spryskuję buzię po prostu wodą z jakiegoś pojemniczka z atomizerem, żeby nigdy nie doprowadzić do jakby wysuszenia tej glinki na skórze. Mam też już tutaj zapasową z limitowanej kolekcji Barbie. To jest ta sama maska, tylko po prostu, wiecie, jest sygnowana logiem. No i odkryłam też taką dodatkową zaletę tej maski. Jak coś mi tutaj rosło ostatnio, oj, rosło, strasznie rosło, to smarowałam sobie to miejsce punktowo i tylko naprawdę się to bardzo fajnie zaczęło podsuszać, a było takie bardzo uparte i bardzo nie chciało zniknąć z mojej twarzy. Także jestem wdzięczna za całą twarz i za punktowe podsuszenie tego, co chciałam, żeby zostało podsuszone. Cena maski taka, no, Sephora. Ostatni produkt na dziś, czyli peeling do ciała. Ja po prostu uwielbiam peelingi cukrowe i uwielbiam peelingi kawowe i nigdy nie mogę się zdecydować, którego użyć. I bang! Peeling cukrowy z kawą od Nakomi. Jak ja się cieszę, że ktoś coś takiego wymyślił i czemu ja odkryłam dopiero teraz drugi genialny produkt 2 w 1 w dzisiejszym filmie. Pewnie już jest jakiś czas temu na rynku, ale no, dopiero go odkryłam i strasznie się nim zachwycam. Peelingi cukrowe uwielbiam za to, że zostawiają skórę taką doskonale nawilżoną po ich użyciu. Nie tylko jest właśnie wypeelingowana, tylko taka nawilżona, odżywiona. Peelingi kawowe uwielbiam za to, że mają jednak silniejsze działanie niż te peelingi cukrowe i naprawdę doskonale złuszczają ten martwy naskórek. Plus mają takie działanie antycelulitowo modelujące sylwetkę. Ten peeling z dobroci natury zawiera jeszcze masło shea i olej makadamia. I to, za co go uwielbiam najbardziej, bo mam obsesję na tym punkcie, to jest jego zapach. To jest zapach takiej świeżo zmielonej kawy z czymś słodkim. Po prostu idealny. I ostatnio, robiąc ankietę na Instagramie, dostałam od Was odpowiedź, że wkurza Was, jak ktoś mówi: no szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Właśnie to mam ochotę powiedzieć, jest po prostu genialny. I bardzo Was za to przepraszam, że prawie to powiedziałam. I nie może być bez wad. Zwracając uwagę na to, że ten peeling zawiera kawę jednak, ziarenka kawy, to ma jedną wadę. Pozostawia osad na skórze. I jak się dobrze wypilingujecie, to wypadałoby się po nim trochę przemyć. Nie mówię tutaj o takim dokładnym szorowaniu ciała, żeby nie usunąć tego takiego nawilżenia, tylko o delikatnym przemyciu osadu, na przykład jakimś tam olejkiem w prysznic.
żeby właśnie nie pozbywać się tych innych właściwości, które ten peeling daje, no i żeby nie ubrudzić sobie ręcznika, ubrania, pościeli i takie tam. Cena taka jak za kosmetyki naturalne, ale przyznam, że w przypadku takiego peelingu no mogłaby być trochę niższa. I to by było już na tyle z ulubieńców. Co prawda nie było kosmetyków o makijażu, myślę, że w następnym filmie już jakieś się znajdą, bo mam swoich faworytów z poprzedniego filmu, ale jeszcze nie chciałam ich wciskać w tych ulubieńców, bo kurczę, no nie będę rzucać jakichś achów i ochów na temat produktu, który użyłam dwa razy, no. Jeden z tych, które mnie najbardziej zafascynowały w poprzednim filmie, mam dzisiaj na sobie, czyli jest to ten podkład z Eveline, już mogę Wam zdradzić, który coraz bardziej mi się podoba i możliwe, że wyląduje w ulubieńcach, ale nie obiecuję, jeżeli nie, to też powiem Wam dlaczego nie, ale kurczę, kusi i potestuję sobie go jeszcze troszeczkę, żeby, wiecie, nabrać takiego zdania na jego temat. Myślę, że poza brakiem tych kosmetycznych, makijażowych rzeczy, to i tak się dość nagadałam w tym filmie. Jak zmontuję ten materiał, to wyjdzie z niego całkiem niezła telenowela do porannej kawy. Albo herbaty, albo wieczornej herbaty, albo czego tam wolicie. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w dzisiejszym filmie. No i nie mogę się doczekać Waszych faworytów w komentarzach i żeby z Wami pogadać na ten temat. I też dajcie mi znać, czy któryś kosmetyk z dzisiejszego filmu stosowaliście, który przykuł jakby największą uwagę Waszą. No i dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia, do następnego. Buziaki!